Dzień dobry, Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o wzroście cen detalicznych mięsa w Polsce. W studiu witam Magdalenę Kowalewską, analityk sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie tendencje cenowe obserwujemy na rynku w przypadku produktów mięsnych? Rzeczywiście ostatnie miesiące przynoszą nam zdecydowane wzrosty w zasadzie we wszystkich kategoriach mięsnych i w przypadku mięsa surowego i w przypadku przetworów mięsnych. Te ceny, które monitoruje GUS, one są opublikowane już za luty i one już wskazują wyraźne wzrosty i mięsa wołowego, które kosztowało powyżej 40 zł i jest to najwyższa cena, którą GUS zanotował od ponad 10 lat. No i też trzeba przyznać, że to są bardzo duże wzrosty w dynamice takiej rocznej, dlatego że przeciętna cena mięsa wołowego jest o ponad 40% wyższa niż to miało miejsce w roku ubiegłym. Wspomnijmy również o drobiu. Drób był tą kategorią produktów żywnościowych, która zdrożała w 2021 roku w grudniu najbardziej dynamicznie, najszybciej. Te wzrosty były na poziomie 30% rok do roku, także bardzo wysokie. I w zasadzie ten trend wzrostowy w cenach detalicznych produktów drobiowych i mięsa drobiowego obserwujemy również w pierwszych miesiącach bieżącego roku. W połowie marca kurczęta patroszone, czyli ta kategoria, którą również monitoruje GUS, były o 22% droższe w relacji rocznej. No i wydaje się, że to jeszcze nie koniec podwyżek. W najmniejszym stopniu w relacji rocznej zdrożała szynka, produkty wieprzowe, natomiast no tutaj też to są dopiero początki wzrostów cen. Z czego wynikają te wzrosty cen? No oczywiście w przetwórstwie mięsnym najważniejszym kosztem jest surowiec, czyli żywiec, czy to drobiowy, czy to wieprzowy. No i tutaj również jakby na tym etapie produkcji obserwujemy bardzo, bardzo wyraźne wzrosty. Żywiec wołowy w marcu przekroczył taką magiczną linię 10 zł za kilogram. No i rzeczywiście to są rekordowe ceny. My te wzrosty na rynku wołowiny obserwujemy już od połowy zeszłego roku, takie bardzo, bardzo silne. Natomiast no, początek bieżącego roku to są kolejne rekordowe notowania. Żywiec wołowy jest o ponad 45% droższy w relacji rocznej. Żywiec wieprzowy, tutaj też notujemy wyraźne wzrosty, szczególnie po tym, jak na Ukrainie wybuchła wojna. W zasadzie w ciągu jednego miesiąca, w ciągu marca, cena żywca wieprzowego podwoiła się. Tutaj rzeczywiście ta dynamika wzrostu tak z tygodnia na tydzień jest bardzo, bardzo wysoka. Natomiast no już koniec marca to ceny żywca wieprzowego, które są o 1/4 wyższe niż przed rokiem. Wzrosty również widzimy w przypadku żywca drobiowego, kurczęta droższe o 1/3 w relacji rocznej, indyki o 1/4 w relacji rocznej, no i to jeszcze nie koniec podwyżek. Aż ciśnie się na usta pytanie, czy tegoroczna Wielkanoc będzie droższa i czego możemy się spodziewać? No, prawdopodobnie tutaj, patrząc na to, co dzieje się na rynkach surowców rolnych, należy spodziewać się droższej Wielkanocy, droższej niż w ubiegłym roku. Być może będzie to też najdroższa Wielkanoc w XXI wieku, no, co wynika z szeregu faktów. Oczywiście drożeją surowce rolne, mamy wysoką inflację, więc te produkty żywnościowe, które tradycyjnie kojarzą nam się z Wielkanocą, czyli kiełbasy, jaja, nabiał, no to są te kategorie, które też pokłosiem wzrostów cen pasz drożeją. W związku z tym ich ceny na półkach sklepowych będą wyższe. No a też trzeba pamiętać o tym, że popyt wewnętrzny w Polsce zwiększył się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mamy dużą grupę uchodźców z Ukrainy, mamy również ożywienie po stronie Horeki, jakby ze strony Horeki, food serwisu, więc też ten popyt zgłaszany w tych kanałach sprzedaży będzie większy, no a to wszystko wspiera podwyżki cen. Także no raczej nie należy się tutaj spodziewać niskich cen, raczej będziemy mieć wzrosty we wszystkich kategoriach. Będzie drożej. Tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.